Marta Szymik-Telerz, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Odgłosy Góry Zamkowej, a dzisiaj znajdujemy się w Wiśle, gdzie mieści się filia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Cieszynie. Dzisiaj słów kilka o folklorze, bo gwiazdą tego odcinka jest zespół wokalno-regionalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawcie się może po kolei i powiedzcie, na czym gracie, na jakim instrumencie, czego tutaj się uczycie w szkole muzycznej. No więc ja nazywam się Patrycja, chodzę tutaj już 6 lat i gram tutaj na skrzypcach. Mhm. Nazywam się Maja, gram na gitarze i uczęszczam tutaj na zajęcia 6 rok. Nazywam się Ewa, gram na skrzypcach i chodzę tutaj 4 rok. Nazywam się Emma, gram na gitarze i już jestem tutaj 4 lata. Nazywam się Maja, gram na fortepianie i jestem tutaj 4 lata. Nazywam się Szymon, gram na skrzypcach i jestem tutaj 6 lat. Nazywam się Tomek, gram na akordeonie i jestem tutaj 2 lata. 2 lata, no super. Ten skład dzisiejszy to tak tutaj dla nas specjalnie, bo później oczywiście wykonacie dla nas utwór, ale wiem, że każdy z Was chyba należy do jakiegoś zespołu i na co dzień gracie, muzykujecie. Powiedzcie nam, co to za zespoły? Ja należę do reprezentacyjnego zespołu miasta Ustroń, do estrady regionalnej Równica, do którego chodzę już 5 lat. Mhm. Ja niestety nie uczęszczam do żadnego zespołu, ale razem z moim dziadkiem i moim wujkiem muzykujemy w domu. Ja należę do zespołu Małych Koniaków i chodzę tam już 4 rok. Ja też nie chodzę na żadne zespoły, ale śpiewam. U mnie w domu bardzo często śpiewamy i gramy właśnie o naszych jakby rodzinnych tradycji i też należy do zespołu regionalnego Mała Wisełka. Mm-hmm. A chłopcy? Ja też nie uczęszczam do mojego zespołu, ale w domu. Mm-hmm. Uczęszczam do zespołu Wisła i chodzę tam już pół roku. A na ile właśnie szkoła muzyczna Was wspiera w tym muzykowaniu w domu? Jak to wygląda? Wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo, bo uczymy się różnych nut, różnych zasad gry, jak i też śpiewania. Naprawdę bardzo się rozwijamy, no i możemy to przełożyć na muzykowanie w domu razem z rodziną. Widzę, że jesteście w strojach regionalnych, czyli ten folklor jest dla Was ważny. Jest dla nas ważny, oczywiście. Przydaje się nam też właśnie przy różnych imprezach okolicznościowych, gdzie możemy właśnie innych ludzi uczyć tych naszych folklorystycznych piosenek i też dzielić się naszymi umiejętnościami też od naprawdę najmłodszych lat. Te umiejętności są gdzieś nam tam pokazywane i właśnie możemy pielęgnować tą naszą tradycję tutaj. Mhm. No właśnie, możecie uczyć folklorystycznych piosenek. A czy powiecie nam coś gwarowo? Witamy Was pięknie w naszej szkole. No i super, bardzo fajnie. A jak już tutaj jesteście w tych strojach, to ja bym bardzo tutaj prosiła o zaprezentowanie nam, bo tutaj mamy strój istebniański, strój wiślański, tak, i strój cieszyński, to ja może poproszę tutaj dwie modelki i opowiecie nam coś o tych strojach, tak? Dobra, to która będzie mówiła i od kogo zaczynamy? To może tutaj ten strój cieszyński, tak? No to tutaj mamy strój cieszyński, który składa się z naszego kabotka. On jest właśnie taki wyhaftowany, bardzo ładny. Mamy też tutaj sukienkę. Na niej też są rozmaite właśnie hafty. Z tyłu też. Modelka nam tutaj zaprezentuje, pokaże z przodu, z tyłu. Tak, mamy też broszkę właśnie, która jest tam na górze przypięta. Następnym elementem jest fartuszek. One są naprawdę różne, tak żeby pasowało do całości. Tutaj jest kokarda, czyli maszka. Następnie mamy właśnie rajstopy, one mogą być cieliste bądź białe. No i buty, tak zwane trzewiki. Mhm, dziękuję Ci bardzo. No i teraz strój istebniański. Nasz istebniański strój składa się z kabotka, który ma czerwono-białe hafty, spódnicy, która jest granatowa lub czerwona,
białe kwiaty. Następnie mamy kopyca, które są, u góry mamy jakby czerwone, a reszta jest biała. Potem mamy jeszcze kirpce, które mają czerwone kokardy. Mhm, super, dziękujemy modelce. Powiedzcie mi, lubicie się pokazywać w tych strojach? Tak, jesteśmy bardzo dumni z tego powodu, że możemy je nosić na sobie. A są wygodne? Tak. Są wygodne, nie przeszkadzają. Nie przeszkadzają. Co przygotowaliście dzisiaj dla nas? Co zagracie? Przygotowaliśmy hymn Beskidów pod tytułem Szumi Jawor. Super, no to nie mogę się już doczekać. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam.